hej, hej jestem Karmela i witam was w czwartym odcinku z The Sims 4. Zakochaj się, jesteśmy Uri, Kusia. Zaczynamy znowu z Rikim, ponieważ dzisiaj mamy przeważną misję: tak, poprosić. Lolcie, o to, aby była jego dziewczyną. Riki stwierdził, że musi się spinać, tak. Zaczął trochę robić w portki e, i stwierdził, że się chłop musi ogarnąć, bo jak zaraz jej tutaj nie zaklepie, nie zdobędzie i nie poklepie, <grymny> to będzie, będzie po relacji. No, a on ma plan. On ma plan taki, jeżeli nie oglądaliście przysz po przyszłego, poprzedniego odcinka, jeżeli nie oglądaliście, to Riki ma taki plan, żeby poderwać ją, żeby zdobyć hajs na wyremontowanie tej drugiej części. A co tu się tak zepsuło? Czy to się nie zepsuło? Nie, nie zepsuło się. Żeby wyremontować drugą część chaty kamienicy, którą odziedziczył po babci. No i to jest jego plan na życie, tak? Wyjść bogato za mąż, nie ożenić się bogato, tak. <grym> bogato się ożenić. No a Lola jest idealną kandydatką, więc dzisiaj Riki stwierdził, że. To jest idealny moment, żeby ją poprosić o to, aby była jego dziewczyną, partnerką i tutaj trochę z nią pokręcić. Przypominam, to jest Lola. Wcześniej też flirtował z Seleną, ale Selena jest dla niego, nieładnie mówiąc, za biedna. Tak nie ma za co żyć. Bidulka wynajmuje tylko pokoik u, u Loli, też kątem u niej mieszka, więc e, no to nie jest dla niego atrakcyjna opcja w tej sytuacji. No i poprosimy właśnie o Lucie, żeby była jego dziewczyną. A jeszcze słuchajcie, jedna ważna rzecz, wróciła matka Loli i zaraz się przekonacie co i jak i w ogóle z nią i jak ona wygląda i kto to jest, więc jak wskoczymy do Loli to Wam pokażę. Jak Ty się czujesz? Ty się czujesz właściwie idealnie w sumie może Wam jeszcze pokażę co się zmieniło w domku zanim zacznę tutaj rozgrywkę, bo trochę ozdobiłam, trochę w sumie pobrudziłam ten dom, tak żeby wyglądał na starszy łazienka dostała jakieś tam ozdobne pierdółki, ale tutaj jeszcze na razie się mało zadziało w kuchni, czy ja coś dołożyłam w kuchni, może jakieś kwiaty i tutaj też jakieś zadrapania dołożyłam Przedpokój chyba się zbytnio nie zmienił, że ewentualnie te zdjęcia, ale nie wszystko pamiętam, właśnie co było już, a czego jeszcze nie było w poprzednim odcinku. Na górze, tak, tu się zmieniła jedna rzecz, ponieważ tutaj mamy taką teraz skrytkę pod schodami. Harry Potter mógłby mieszkać, ale sto in razie kuweta Harrygo nie ma. I tutaj, słuchajcie, mamy w sypialni drapak dla kota, ponieważ zrobiłam piwnicę i biurko wleciało do piwnicy. Tam teraz Rikosław ma swój gabinet, jeśli chodzi o pokój babci, to wydaje mi się, że dołożyłam to pianino, bo chyba w poprzednim odcinku tego nie było jeszcze. No i też oczywiście jakieś pojęczyny, zadrapania, żeby to bardziej wyglądało na stare. I ozdobiłam nieco łazienkę, też tutaj tę. Ehm, no, nie mi się podoba, jest tak trochę bardziej wszystko postarzałe, <grych> ale dzięki temu myślę, że ma klimacik. Na górze mamy jeszcze. Ehm, o, kamera, przepraszam, kamera tutaj szaleje. Na górze mamy jeszcze ten przedpokój, też nieco ozdobiony. Jakieś, no, kamero, no! Jakieś tutaj roślinki, inne pierdy. Dobra, idziemy stamtąd, bo szaleństwo. E, I tu jeszcze chyba dołożyłam łóżko, jakieś też pierdoły, chociaż to może było. No, mówię, nie wszystko pamiętam co było, a czego nie było, e, dlatego wam pokazuję. A jeżeli nie widzieliście poprzedniego odcinka, to też możecie sobie przy okazji zerknąć, jak ta chata wygląda. Tutaj mamy drugą część domu, tu się nic nie zmieniło póki co, e, Boryki nie ma za co nawet tej części domu remontować, tak jak wam mówiłam. No, Bida straszna, Bida. Spiszczy, i słuchajcie, schodzimy do piwnicy. Piwnica Rikosława, tak. Oto i ona. Ja tutaj zostawiłam jeszcze trochę wolnych przestrzeni, także jest potencjał, żeby sobie rozbudować tę piwnicę. Tutaj jest część piwnicy, e, która jest pod tą drugą częścią kamienicy, e, więc też będzie zaaranżowana, ale jak już będziemy mieć hajs, to, to tam sobie coś podziałamy. A na razie pokażę Wam, jak wygląda ta część piwnicy. Tutaj mamy przedpokój i taki wspólny salonik. Czyli taki pokój, w którym można sobie ewentualnie jakąś imprezkę urządzić. Taka trochę też graciarnia. Tutaj Ricky urządził sobie swoją mini słownie plus jest dodatkowe łóżko, gdyby ktoś chciał przenocować. Pełno plakatów, jakieś tam e, nie drążki, tylko ciężarki. No i tak, też taka mini graciarnia, ale z, mm, z przeznaczeniem do ćwiczeń. I tutaj jest jego gabinet, gdzie stoi jakiś komputer, stara kanapa e, i po prostu też jeszcze nie do końca wykończone. No i puste miejsce na łazienkę. Łazienka się tutaj wydarzy. O, papier stoi. Tak, tak zapomniałam zabrać. E, w każdym razie, no, jak będziemy mieć hajs, to sobie to wszystko dokończymy. Na razie jest bieda, ale na razie Riki się cieszy, że udało mu się skończyć chociaż tę e, piwnicę w sensie wstawić tam jakieś sprzęty do ćwiczeń więc będzie miał gdzie chłopaczy ćwiczyć. E, Rikosław, ja bym chciała, żebyś umył zęby, choć tutaj. My sobie zęby, bo będziecie dzisiaj zarywał do adolescencji swojej. E, I jeśli chodzi, chciałam wam jeszcze coś powiedzieć, o Rikosława, co ja wam chciałam powiedzieć, co ja wam chciałam powiedzieć, coś wam chciałam powiedzieć. Zapomniałam. <laughs> Dobra, może mi się później przypomni. I, a, więc co chciałam wam powiedzieć? Jeżeli was nie ma na Instagramie, to wpadajcie na Instagrama, bo tam wam wrzucam różne prywatne rzeczy e, i zapowiedzi odcinków i informacje, kiedy będą odcinki, więc jeżeli was tam nie ma, to was serdecznie zapraszam. I kochani, jeszcze przypominam o zostawieniu. Suba. Tak, będzie mi miło, jeżeli zostawicie suba. Jeżeli mnie oglądacie i lubicie moje materiały, to oczywiście będzie mi miło. Łapka w górę też przemile widziana. Nakarmimy go jeszcze, chociaż nie jest zbytnio głodny, ale nie chcę o ósmej wbijać do Loli i do, do Seleny, bo tak myślę, że trochę nie wypada tak wcześnie, ale za chwilkę się tam wybierzemy. Czy ja Wam jeszcze coś tutaj chciałam pokazać? Tutaj chyba wszystko mniej więcej w tej dzielnicy sprawdziliśmy. Więc zostaje nam na razie taka spokojna rozgrywka. Szykujemy się, tak. Szykujemy się do Lolci. Przyspieszymy sobie trochę czas. No, coś wam jeszcze chciałam powiedzieć, ale totalnie nie pamiętam, co wam jeszcze chciałam powiedzieć. Dobra, skoro nie pamiętam, no to lecimy do Lolci. E, podróż, podróż. I w sumie mm, z dzisiejszych rzeczy, które musimy zrobić, no to tak, poderwać naszą mamuśkę. A, nie budowałam w tym tygodniu e, tego baru, ponieważ nie miałam czasu zbytnio. Mój psiak miał operację, dlatego też była taka dłuższa przerwa między odcinkami. Potwierdź. Tak, lecimy sobie tam. Mój psiak miał operację i no po prostu nie miałam czasu, było dużo jeżdżenia po weterynarzach i, i w ogóle było mnie mało w domu, więc więc nie miałam zbytnio czasu na też edytowanie tej parceli, ale mm, czy tu się coś zmieniło? Tak sobie teraz próbuję przypomnieć, chyba się nic nie zmieniło w tym domciu naszym. Ej, a czemu nas dziewczyny nie chcą wpuścić, czy... Jak to zrobić, żeby nas dziewczyny wpuściły? Przełącz kontrolę. Nie, 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 nie. nie chcę przełączać. A dobra, już zgłoś się i, i... tylko to jakaś taka dziwna opcja. Nie wiem, czemu to było zgłoś się. Zamiast zapukaj albo coś, to zgłoś się. Dobra, nieważne, działa, jesteśmy w wieżowcu. E, I tak, tutaj mamy naszą selenkę. Tutaj mamy Lolcie. A gdzie jest mamuśka? Gdzie jest mamuszka? Bo ja chcę Wam pokazać mamuśkę i mamy tutaj dzisiaj dużo do zrobienia. Tu jest, słuchajcie, pływa sobie. <grywa> No tak, to jest idealna pozycja, żeby Wam przedstawić nową bohaterkę serii. Amber. Jak nazwać blondynkę, wredną materialistkę, która jest mocno skupiona właśnie na kasie? No, imię idealne, Amber, prawda? Nie, no słuchajcie, żartuję sobie, ale tak mi się skojarzyła z żoną Depa, więc stwierdziłam, że, że, że będzie Amber i tyle. E, no, więc tak, chodź tutaj, Riki, bo ja chcę, żebyś ty. Gdzie ty w ogóle jesteś? Ty chyba jesteś wciąż na dole, ale ja bym chciała dodać lolcie do grupy. Mm, de, 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 de. co tu było? Podszypuj, wyznaj zauroczenie. Nie, na razie ją sobie dodamy do grupy. Pójdziemy z lolą na górę, bo chcemy tutaj stworzyć jakieś takie pseudo romantyczne warunki. Później poznamy mamuśkę, bo mamuśka na razie pływa. W ogóle Riki przecież nie wie nawet, że mamuśka tutaj jest, tak? Więc, więc zbytnio nie zwraca uwagi na to, co się dzieje w domu, tylko sobie idzie, mm, idzie sobie na górę. Tutaj proszę bardzo, Rikosław sobie... Śmiga po um, tarasie. Tu widzisz, jakaś nowa siemeczka, ale stwierdził pewnie, że koleżanka albo coś. Nie podejrzewasz w ogóle, że to może być matka Loli. Ona też się w sumie na razie zbytnio nim nie interesuje. No i słuchajcie, Lole może jeszcze przybierzemy w coś ładniejszego. Lolcia, lolcia, bo to jest ważny moment, kochana, w co my byśmy Cię mogli przebrać. A przebierz się w to, w tym nie chodziłaś jeszcze nam, więc pokażesz nam się w tej kiecce. I ja bym chciała, żebyś ty tak zmysłowy pocałunek zrób z nią, ale gdzie ona lezie? No nie no. Ej, kobito, chodź tu do mnie! No dobra, już niech będzie. To tutaj stójcie, tu też macie całkiem ładne światło. I całkiem ładny kadr. Pocałuj ją zmysłowo. Powiedz jej, że się w sumie stęskniłeś. O tak, tak, tak. Chcę ustawić, słuchajcie, dobrze kamerę. I, 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 ciśniemy z tym tematem. Pocałuj ją jeszcze raz. Bara, bara to nie, ale na pewno intymność. Obejmij ją jeszcze, trzymaj za ręce. Chcemy tutaj, wiecie, zrobić takie, no, podejście. Wyznaj jej zauroczenie. O, odczuwają dużą satysfakcję. No, Lola na pewno, bo on skacze koło niej jak... Jak nie powiem co, jak piłeczka się odbija. Mm, dobra, lecimy dalej. Barabara to nie, gadka na podryw. Przechwalaj się technikami, to jeszcze nie, ale chcemy już ją poprosić o to, żeby była naszą laską. Dobra, słuchajcie, mamie, ja nie wiem, czy ja jestem taką lamą i to było już wcześniej, czy to dopiero mi wyskoczyło, ale tutaj mamy związek. Poproś o zostanie partnerką romantyczną, ale ile ja się tego naszukałam, to nie macie pojęcia. Jest też poproś o pracę nad związkiem, zapytaj w związku, czy jest w związku, bo to się chyba zmieniło właśnie w związku z tym dodatkiem. Spytaj o romantyczne zainteresowania, zmień związek. O, poproś o nawiązanie w związku Baraba. Zostańcie najlepszymi przyjaciółmi, poprosi o zostanie przyjaciółmi. Jeszcze sobie to tutaj obczaję. Spytaj o romantyczne granice, poziom zauroczenia, romantyczna satysfakcja. Poziom zauroczenia zdrać. I tutaj jeszcze inni Simowie poproszą o dołączenie do rodziny. Dobra, ale tak, poprosimy o zostanie partnerką romantyczną. Już się tutaj tak, Rikosław napocił. Napocił się chłopaczyna. Tak jest! Zgodziła się! Lola jest naszą dziewczyną, więc super. Będziemy teraz mogli ciągnąć od niej hajs. W ogóle on ma tylko 97 simoleonów. Dramat, dramat, słuchajcie. No to co, myślę, że to warto jest przypieczętować taką, taką sytuację. Mm, Barbara w wannie z hydromasażem, łaj z jedną i z drugą, może nie, dobra, z lolą cią, z lolcią, z lolcią Bo teraz oficjalnie jesteście parą, właśnie, została partnerką Sima o imieniu hajki Do wanny, moi mili, ojejku, a jej się chce siku, no, ja nie wiem co z tymi kobietami One zawsze jak mają z nim robić barabara, to każda po prostu potrzebuje do toalety, albo przed, albo po co w tym Rikim jest, że tak im działa na pęcherz albo na, 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 na... numer dwa? <grywia> Dobra, lecimy. Przyspieszymy sobie trochę czas. Erikosław uwiódł Lole. Słuchajcie, stanęło się dosłownie. Stanęło się i się stało. I Lola przepadła. Dała się złapać na jego czułe słówka. Mhm. Biedna dziewczyna. No ale ona naprawdę wierzy w jego miłość. Kurczątko, Dolores, Influencer, miłośniczka BaraBara Zaraz się przełączymy na dziewczynę, skoro już osiągnęliśmy to, co chcieliśmy. Duża satysfakcja, obojętność. Aha, no tak, ty jesteś ani wstręt, ani zauroczenie. Może warto byłoby lepiej się poznać. No, ty jesteś obojętny w stosunku do niej, ale. Ale oczywiście tego nie powiesz, bo tobie zależy na kasie, tylko na kasie. Kasa, kasa się liczy. Riki, ale ty jesteś po prostu zły ogier. W sensie, dobry ogier, ale zły. Dobra, jak, jak chodzi o barabara, bara, to dobry, ale jak chodzi o, o relację tę tutaj, no to raczej, to raczej za dobry nie jest. Biedna Lolcia, tak, ona nie wie. Ona nie wie, że właśnie dała się złapać na haczyk naszego Lowellasa. Poderwał ją dla kasy. No miłości, to z tego nie będzie pewnie, ale zobaczymy, zobaczymy. Dobra, słuchajcie, przełączamy się na dziewczyny, bo mamy. Mm, dalej plan do zrealizowania. Ricky, nie mam pojęcia, co ty robisz w łóżku matki Loli, ale bardzo mi się to nie podoba, a ty znów siedzisz sobie tutaj. Dobra, chodź tutaj Amber, pokażemy ciebie widzom. Pogadaj sobie z córką przy okazji, weź coś, nie wiem, zapytaj jak jej minął dzień, jak jej się udało barabara i tym podobne i tak dalej. W ogóle nasza Selcia dostała awans, jest już teraz pomocniczką namiętności brzmi konkretnie e, oto i. Mm -hmm, tak, oto i Amber. Słuchajcie, no powiem wam, że kobita się trzyma bardzo dobrze, bardzo, bardzo dobrze. No spójrzcie na nią. To jest Amber, a to jest Lola, więc generalnie można powiedzieć, że wygląda jakby była starszą siostrą. Ehm, Loli, ale ona ma hajs, ona ma pieniądze, ona ma znajomości, ma dobrych specjalistów, więc się kobita zakonserwowała. No i jest bardzo atrakcyjna. Nie można powiedzieć, że nie. Myślę, że jest świadoma też swojej atrakcyjności. I słuchajcie, przyjechała i już zaczęła grzeszyć. Tak, chciała nawiązać. Aj, gdzie są te romanse? Nie tutaj, tutaj. Chciała nawiązać romans z Markusem, ale trochę jej nie pykło, on był bardzo obojętny na nią i nawiązała romans z donem, ale to będzie taki burzliwy chyba romans, bo jak widzicie, no romantycznie to im pykło, ale jeśli chodzi o relację e, przyjacielską, no to niestety tutaj jest na czerwono, więc to będzie taka relacja tylko e, tylko wiemy po co. <sum> No i tak się prezentuje nasza amber. Jeszcze Wam pokażę jej cechy Snopka, uwodzicielka, perfekcjonistka, żyłka handlowa, ambitna, materialistka, wysokie wymagania. Tak jak wam mówiłam, ona jest bizneswoman. Hajs trzepie na swojej wielkiej firmie. No i niczego jej w życiu oczywiście nie brakuje, przez to też Lola również ma hajs na wszystko, na co by chciała mieć. Um. I skoro mamy już tutaj naszego mm, przyjaznego, przyjaznego Rikiego, to ja myślę, że to jest idealny moment, żeby e, Dolores poznała, a aby miałyście sobie pogadać, zapytać. No, dobra, to pogadajcie sobie chwilę i pójdziemy poznać Rikiego, no bo ona powiedzmy, że interesuje się życiem córki, chociaż to jest takie zainteresowanie, wiecie jakie, takie. No, na no pozór, niezbyt ją to tak naprawdę interesuje, ale e, udaje, że chce wiedzieć, co się dzieje, a tobie się chce tak się że się sikasz. Chodź tutaj. A nie, Riki idzie skorzystać. Nie, no dramat. Wszystkim się chce po prostu. Wszystkim się chce tylko jedno. Dobra, no niech on się skorzysta. Jak on się skorzysta, to ty pójdziesz skorzystać. E, a ja bym chciała, żebyś ty sobie znów przyjazne powitanie wesołe, a możesz zrobić z nim achomantyczne, bo ty masz tylko jedno w głowie. E, wesołe, no dobra, zrób z nim wesołe powitanie. Tylko moglibyście wyjść z tej Basienki? No właśnie. Dajcie się, dziewczy... O, nie, no nie wierzę naprawdę. Jaka akcja. No, to było niefortunne. Riki, chodź tutaj, bo cię chce teściowa poznać. Kowbojskie, romantyczne powitanie, tak. Zrób z nim romantyczne powitanie, ale nie w łazience, nie! Dobra, Lole wpuścimy do basenu, niech sobie e, pływa w basenie na razie, a matka się tutaj zajmie przepytywaniem naszego Sława, Zróbcie sobie romantyczne, bo ty z każdym robisz romantyczne, prawda? Ty nie potrafisz inaczej. Boże! Coś ty zrobiła? Jakiś urok na niego rzuciła! O ty wiedźmo ty! Prowadzenie do zauroczenia. Amber czuje natychmiastowe zauroczenie Sima, imieniem Riki. nie no źle, masakra, źle. Simowie czują zauroczenie lub wstręt na podstawie tego, co ich kręci i odpycha. Niektóre takie cechy rozpoznają od razu, na przykład te związane z kolorami czy ubiorem, inne wymagają bliższego poznania drugiego Sima, wówczas zmiana nastawienia następuje dopiero po pewnym czasie. No, nie wygląda to dobrze. Mm, bardzo to nie wygląda dobrze. Otwórz profil, zauroczenie. Kobito, ja wiedziałam, że ty namieszasz w życiu, w życiu swojej córki uwodzicielski komplement. No rzuć mu ten komplement, jak on ci się tak podoba. Ale moglibyście tutaj podejść? Mogłabyś go teraz jakoś dodać do grupy, czy coś? Działania dodaj do grupy. I ja bym chciała, żebyście wy sobie tutaj może na przykład usiąść razem i rozmawiaj. Idźcie sobie usiąść i rozmawiać. Uwodziciel! No, to wy się dogadacie. A ty też jesteś uwodzicielką? Tak, uwodzicielka. No, to wszystko się zgadza, dlatego on, on ci się tak podoba, bo wy macie sporo wspólnych cech, tak? Mhm. A Lola, nie Lola, tylko nasza Selcia, korzystając z okazji, widząc co się dzieje, że e, on przyspieszy u Riki, no to też będzie chciała tutaj coś ugrać dla siebie i e, słuchajcie, nasza Selena stwierdziła, że nie może tak być, że on jej odbiera mm, barabara z Lolą. Że on jej odbiera lolcie i też będzie chciała tutaj do czegoś doprowadzić i zawalczyć o lolę. Także słuchajcie, wszyscy się będą bić o lolę, a matka będzie uwodzić jej chłopaka. Boże, jakie to złe! No ale dobra, tak na zmianę: plotka, plus coś tam, jakiś delikatny flirt, żeby nie było, że tak wiecie, rzuciła się na niego. Pierwszy raz go zobaczyła. Co prawda, on też wskoczył jej do łóżka, ale mm, powiedzmy, że pomylił sypialnie. E, pochwal mu jeszcze wygląd a ja zobaczę czy wam a co ty się mi tutaj tak zblocyłaś kochana dobra um, odbloczyliśmy Selenkę ale jeszcze zajrzymy tutaj do nich bo dałam Loli żeby tam poszła na górę nie 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 żaden Omawia estetykę tak żaden pierwszy pocałunek Ech, jak przyjdzie Lola a ona idzie prawda idzie 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 słuchajcie lekki chaosik nam się tutaj robi dzisiaj ale mamy dużo do ogarnięcia weź ty go jeszcze tutaj pourabiaj Umawia ją niech będzie, rozmawia o technikach fitnessu. Ej, nie, 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 Riki, gdzie ty idziesz? Nie, bo ty mi Riki zepsujesz wszystko. Gadajcie sobie tam, Rikosław, nie! Chodźcie tutaj, podejdź tutaj razem, podejdź tutaj razem, rozmawiaj tutaj. Pozbyłam się Rikosława i powiem wam, że nie jest łatwo, żeby zrobić to wszystko tak, jakbym chciała, żeby wyszło flirt, weź ją, pochwali wygląd i przy okazji też od razu ją pocałujemy, intymność, pocałuj ją, powiedz jej właśnie, że że też w sumie jesteś w niej zakochana i czułość wyznaję jej zauroczenie oczywiście a wy sobie, gdzie jest Rikosław? jest Rikosław, pięknie jak Rikosław przyjdzie, właśnie, cudownie yy, poproś o założenie flirciarskiego kostiumu, to może niekoniecznie ale zadaj mu ryzykowne pytanie chodźcie sobie tutaj, pogadajcie o, wy w to sobie zagracie, graj w Bara Bara Nara właśnie, graj z nim w to i będę miała na chwilę Rikiego z głowy, będę się mogła tutaj na dziewczynach skupić bo musimy doprowadzić do dobrej dramy. Wy sobie tutaj flirtujecie. I po pocałowała się, Czyli nie pocałowałaś? Nie pocałowałaś się. Wstawaj. Wstawaj, Selenka. Bierz się za Lolę. No, Lola, słuchajcie, tak, początek satysfakcji romantycznej. Lola w sumie nie do końca ogarnia, co się dzieje, bo nagle i jedna, i druga e, strona chce ją mieć dla siebie. Nie z Rikiem tylko z Lolą. Także zrobił nam się tutaj spory trójkąt miłosna. Jeszcze matka dołączyła, i zaraz będziemy mieć z tego. Zaraz będziemy mieć z tego kwadrat miłosny. Ale słuchajcie, w tym momencie. Myślę, że Ricky też będzie mieć lekki dylemat, bo tutaj stwierdził, że uwodzicielska poza, no zrób mu uwodzicielską pozę, że mamuśka to też nie byłby taki zły wybór, bo mamuśka jest nawet bardziej kasiasta, o, oh, tu się dzieje, bardziej kasiasta niż Lola. No, więcej na koncie ma zdecydowanie, bo to jednak ona jest właścicielką firmy i że na dobre by mu wyszło w sumie związać się z matką, ale już tutaj poszedł w romans z Lolą, więc teraz głupią będzie się z tego wykręcić. Podczas gry w Baranara gracze dowiedzieli się o Simie o imieniu Riki następujących rzeczy. Okej, okay, czyli w sumie można się sporo dowiedzieć całkiem grając w to. Mm, ale nam nawet nie zależy aż tak bardzo na tym, żeby go poznać. Nam, no, nie nam. Dolores, nie Dolores. Amber, Boże, jak ja będę teraz kręcić się z tymi imionami. Zawsze mylę imiona Simów. U całej dłonie to może... Co ja ci dałam? Nie, jeszcze go nie całuj. Zawsze się kręcę z tymi imionami. Im więcej mam simów, tym ich bardziej mylę. Gadka na podryw i spróbujemy go jeszcze obczaić. Romantyczne, czułość, nieczułość, flirt. Obczaj go. Tak jest. A nasza Selcia, bo chciałabym też z nią zrobić kolejny poziom tej aspiracji, skorzystaj z romantycznego koca trzy razy. Więc na pewno dziewczyny powtórzą sobie to barabara. Przyspieszymy sobie trochę czasik styl życia w trakcie rozwoju. No dobra. I co? Lecimy dalej. Bara, bara, z Lola. I jeszcze raz. Dziewczyny są po prostu nienasycone. Raz zrobiły i lecą po raz kolejny. Loli się to na pewno będzie podobało. A czemu wam tak przyjaźń spada? Ojoj. Nie no. Nowa dynamika związku gorący. Tak. No czemu tak, no czemu tak? Czemu minusy poszły? Ja nie chcę, żeby tutaj szły jakiekolwiek minusy, spora satysfakcja, owinięci miłością, e, zabawne dowcipy i wesoły, mm, wesoły cały występ. Okej, okay. i tu jeszcze coś jest. A, no tak, trzeźwie i ona makaca. <grym> Wszystko by się mogło zgadzać. Mm, I teraz słuchajcie, musimy zrobić jedną rzecz, mianowicie jak one robią barabara, to ja zapraszam tutaj na górę mamuśkę, podejść tutaj razem. E, może nie razem, podejść tutaj sama. O tak. Riki go tutaj nie chcemy mieć, ale na pewno chcemy nakryć dziewczyny na gorącym uczynku, jak one się tutaj e, zabawiają z naszą. Mm, czy ty idziesz, czy nie idziesz? Nie tą osobą kliktam, A nie, idzie, dobrze, idzie, idzie, idzie. Idzie, idzie. No i zobaczyła! Słuchajcie, zobaczyła, że się Lola zabawia z Seleną. I teraz będzie drama. Teraz będzie, słuchajcie, drama. Podejdź tutaj bliżej. Podejdź tutaj. No, chodź tu. Chodź tu. Tak, teraz e, nasza kochana Amber zrobi dziewczyną awanturę. Co wy robicie? Lola, przecież ty dopiero co? Związałaś się, kłótnie. E, skrzycz ją! I skrzyczymy też oczywiście Selenę. Gdzie serce twoje? Wygląda na to, że Dolores właśnie zaprzyjaźniła się z Domatorskim. Czy lubi Domatorskich? Niech lubi Domatorskich. I teraz, kochani, lecimy z awanturką. Hej, hej, tak! Jestem tutaj, dziewczyny, jakbyście nie zauważyły. Pięknie, i teraz musisz też nakrzyczeć na mm, naszą podłą złośliwość. Drwi to później. <laughs> Najpierw skrzycz oczywiście, też Selene. Dziewczyny, wstańcie z, tego, wstańcie z tego koca. Czas już wstać. Tak, czas się z matką kłócić. Jaka drama! Mamuśka ich nakryła na barabara. Riki jeszcze nic nie wie, bo Riki się tam kitra na dole, ale w sumie to Lola ma większe pole do popisu jeśli chodzi o e, złość na matkę niż matka na nią bo to matka jej urabia chłopa więc Lola jeszcze nic nie wie ale Lola oczywiście się będzie tak też kłócić z matką, złośliwość obraź się. czemu się wtrącasz w moje życie a nie, dziewczyny, wy się nie kłócicie ojejku, żeby się mi dziewczyny też nie zaczęły kłócić bo to już w ogóle będzie też porażka nie, one ma się, mają się tylko kłócić z matką dobra, Selena zostawi ich w spokoju teraz Selena pójdzie na dół, bo jej się chce siku więc sobie skorzysta przy okazji. Ona nie chce brać udziału w tej kuchni. Ona kuchni kłótni, ona się później rozmówi z Amber, bo w sumie co Amber sobie myśli, że wbiła tutaj i będzie im życie układać. Co prawda, Hata kupiona za hajs Amber, ale. Ale Selena się zbytnio tym nie przejmuje. Lola zresztą też, no powiedzmy, że się tam trochę posprzeczały, ale Lola ma na to wywalone. Weź sobie resztki. Ty jesteś rozbawiona całą tą sytuacją. Tak, to jest podejście do życia Seleny. Selena się niczym nie przejmuje, jest rozbawiona, cieszy się, że udało jej się mm, dwa razy zrobić barabara z Lolą, a mamuśka przyjdzie tutaj dalej sobie poflirtować, przyjazne, plotka, plotkuj sobie z nim. Czemu ty masz tutaj, że chcesz grać? Oczekiwanie? Nie, nie, graj z nim. Ty sobie idziesz zjeść hot dogi, tak? Czy ty idziesz smażyć? Nie, idziesz sobie zjeść hot dogi. Dobra, niech będzie. Więc teraz udajemy, że się totalnie nic nie wydarzyło. Każdy się teraz zajął sobą. Mamuśka idzie. Teraz oczywiście nie będzie flirtować z Rykiem, bo Lola wróciła na dół, więc opowiedz dramatyczną historię. Tak, możesz mu tutaj napomknąć, że słuchaj, nawet nie masz pojęcia, jakie rzeczy się dzieją w mieście. Mogłabym ci powiedzieć, ale ci nie powiem, bo i tak mi nie uwierzysz. Nakręć go trochę na ćwiczenia. E, tak, Lola tutaj też wbiła, żeby mieć oko na tę dyskusję, żeby pilnować, czy się czasem tutaj mamuśka nie wygada. Co prawda, Riki tak myślę, że zbytnio zazdrosny by nie był, bo wiedział, że dziewczyny też kręcą ze sobą, to był taki lekko otwarty związek, ale teraz już teoretycznie może hościć sobie jakieś prawa do Loli, że niby wiecie, w związku i w ogóle, a jego intencje są jeszcze bardziej nieczyste niż, mm, niż Seleny. bo Selena w sumie naprawdę coś czuje do Loli. Eee, dobra, pokomplikowało nam się to wszystko, jejku, jak nam się to wszystko pokomplikowało. I ja myślę, że to jest idealny moment, żebyśmy teraz uciekli znowu do Rikiego. Tylko poczekamy, aż sobie tutaj Selenka, nie Selenka, tylko Lola, aż sobie zje. Albo spławimy może Rikiego, właśnie zastanawiam się, czy spławić Rikiego, czy uciec do niego z powrotem. Może go spławimy. i sobie już, Riki, bo w sumie fajnie, że byłeś, ale... Mm, ale tak... Trochę się pokłóciłam z matką, muszę załatwić to, zjedz sobie tego hotdoga do końca i muszę porozmawiać też z Seleną, a Selena e, myślę, że też będzie mogła teraz przyjść i wygarnąć podłe złośliwość. Obraź, obraź Amber, co ty sobie myślisz, żeby tutaj takie akcje robić? Amber, wbijasz i będziesz mi mówiła, jak mam się tutaj zachowywać z twoją córką? Podłe, kłótnie, dokuczaj to nie, każ sprzątać, kłóć się, się o karierę, o muzykę, o politykę, o. O, powiedzmy, że o muzykę. O dzikie dźwięki, które dochodziły z mm, dachu. Lola sobie poszła poprzątać. A, no i ty możesz sobie wziąć prysznic, kochana. Weź sobie prysznic, oczywiście. I chyba powinniśmy zrobić test ciążowy, czy Lola nie jest w ciąży, bo tam jakieś Barabara z Rikim też było. Dziewczyny się kłócą, pięknie, idealnie. No nie będą się lubić, zdecydowanie się nie będą lubić. Zobaczcie, jak wygląda tutaj ta relacja. Amber, a w sumie nie macie jeszcze aż tak złej tej relacji. Kłóć się o politykę, obrażaj ją, oszustwo, przekaż zmyślone złe wieści. No, chcę, żeby one się tutaj bardzo, bardzo nie lubiły. I oczywiście Dolores będzie drwi, Będzie nalegała, nie Dolores, tylko Amber. Będzie nalegała na to, obraź, żeby się. O! Gleba! Taka byłaś zmęczona? Ojoj, <laughs> oj, zła pozycja. Zły strój, zła pozycja. Nic nie widzieliśmy. No, więc tak, Amber będzie narzekać i będzie nalegać na to, żeby się Selena wyprowadziła, a Lola ma już wszystkiego serdecznie, dosyć, wykąpię się i pewnie gdzieś sobie mm, wyskoczy za chwilę. Ani nie weźmie Seleny, ani nie weźmie rykiego, bo ma ich wszystkich serdecznie dosyć. Więc tak się skończy ten dzień. Nie mów mi, że jesteś w ciąży. O! Jejku, ale się wystraszyłam dobra, mm, zrobiłaś co miałeś zrobić umyj sobie jeszcze szybko ręce i lecimy kochani się zabawić jeszcze gdzieś i tak się zastanawiam gdzie my możemy się wybrać tu byliśmy, tutaj mamy niby ten klub a, a, może pójdziemy na siłownię pójdzie sobie odreagować, poćwiczyć albo dobra lecimy do klubu dla singli Tak, schacka singli, romantyczna aura Lecimy się napić z. Same lecimy. Nie będziemy brać ani Seleny, ani Rikiego. Musimy odreagować na ten ciężki dzień. Podsumowując, wróciła matka naszej Loli. Selena próbuje uwodzić dalej Lolę. Riki stwierdził, że czas się pospieszyć, i wszedł w związek z Lolą. Tamina idealnie podsumowuje to, co nam się dzisiaj tutaj e, wydarzyło. Więc tak, Ricky postanowił, że czas ją wyrwać, żeby ją mieć tylko dla siebie, e, a matka stwierdziła, że w sumie to podoba jej się chłopak e, córki i też go chce mieć dla siebie, i też go zaczęła podrywać. Więc dobry chaos nam się tutaj zrobił. Lola nie wie jeszcze, że mm, ulubionego, że matka też jej podrywa chłopa. A no i oczywiście Selena się e, nienawidzi z jej matką, więc e, czy może być większy chaos? <laughs> chyba nie, słuchajcie. Chyba nie może być bardziej chaotyczny ten odcinek. Ale dobra, zobaczymy, co nam się tu jeszcze będzie działo. Lola się natomiast stwierdziła, że upije. E, Napis, tak, przebywanie w klubie nocnym, oczywiście. Co prawda trochę strój masz y, niezbyt odpowiedni do klubu, ale niech będzie. Wypijemy jednego drinka, później wypijemy kolejnego. Pij, pi. Na starość torbajki. Bąbelkowe podniecenie. Co ty tutaj masz? Uuuu. E, z powodu picia. Pokój wydaje się wirować odrobinę radośnie dla Sima Dolores, a śmiech przechodzi trochę łatwiej. Dobrze. E, fałszywe bohaterstwo z powodu płynnej odwagi. E, radosne nastroje z powodu picia. Ile my tutaj mamy nastrójników i zabawne wybryki też z powodu picia. No dobrze. A to co to było? E, dlaczego chichoty z powodu bycia pijaną? No Lola się wstawiła. Zdecydowanie się wstawiła. A co ty już nie pijesz Pi, pi Lolcia, pi, bo mi zależy na tym, żebyś się uh, grubo uh, napiła, na tak. Więc pilo, Lola tego Drina. Przy okazji poznasz sobie trochę ludzi. Na, 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 I chciałabym, żebyśmy sobie potańczyli. Jest tutaj gdzieś parkiet. Nie ma parkietu, bo to pewnie uh, w tym rozszerzeniu, tak, nie doszedł parkiet, więc coolcątko. Ale słuchajcie, jak skończę ten mój klub, to ten klub mój będzie naprawdę zarąbisty i będzie sobie można w nim robić dużo ciekawych rzeczy. A tutaj, no to niestety póki co, co my możemy? No, tylko pić możemy. <laughs> w sumie, Loli, na razie nic więcej do szczęścia potrzebne nie jest. E, zamów drinka, zamówimy jej kolejnego drineczka. O, już się Lola zaczęła awanturować. Pod wpływem. Ktoś nam tutaj beka. No, takie ciekawe to towarzystwo, nam się tu zebrało. Dobra, kochani, ja będę powoli kończyć. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Wow, co tu się dzieje? Jaki chaos. O, Doloryc idzie do pracy. Świetnie, idź do pracy. Tak, nawalona idziesz do pracy. E, nie niepokojące mdłości i blech z powodu odbrzydliwego uczucia. Cudowny nastrój, żeby pójść do pracy. Dobra, ja się będę z wami żegnać. Dajcie znać, jak wam się podobał dzisiejszy dramatyczny odcinek pełen kłótni, dram, romansów i... Mm, no mam nadzieję, że zaskakujących dla was sytuacji. I zapraszam was oczywiście jeszcze raz na Instagrama, jeżeli was tam nie ma. Dzięki za oglądanie. No i cześć.